Stanisław Michalkiewicz tłumaczy, jak uniknąć błędów przy głosowaniu na kandydatów na posłów i senatorów Rzeczypospolitej Polskej. Część pierwsza. Dobry wieczór wszystkim. Nazywam się Jacek Władysław Bajtyzel. Witam na szkoleniu służbowym dla członków, dla aktywistów warszawskiego Klubu Konfederacji. Dziękuję wszystkim zgromadzonym za przybycie. Cóż, dzisiejsze szkolenie poprowadzi redaktor Stanisław Michalkiewicz. Myślę, że ulubiony publicysta dużej części z nas. Sam także właściwie bardzo wiele felietonów pana redaktora czytam. Myślę, że z dużej części z was także to dotyczy. Więc tak, to szkolenie, wszyscy jak rozumiem na tej sali jesteśmy tematami Klubu Konfederacji. Tematem szkolenia będzie, jak nie popełnić błędu w wyborach do Sejmu i Senatu. No bo takie błędy wszystkich nas kosztują. Ja nie będę się długo rozwodził, tylko kilka takich kwestii organizacyjnych. Jest możliwość kupienia książek, także książek redaktora Michalkiewicza. Forma szkolenia będzie w zasadzie dosyć prosta, to znaczy wykład redaktora, a potem przejdziemy do pytań, które będą Państwo mogli zadawać. Z innych tematów też organizacyjnych, ponieważ ja też jesteśmy na spotkaniu Klubu Konfederacji, a jako Klub Konfederacji działamy także w innych trochę aspektach, więc wszystkich z was, którzy jeszcze nie podpisali projektu do budżetu partycypacyjnego, który nasz klub będzie składał, tu na korytarzu jest możliwość podpisania. Widziałem, że większość z was już podpisywała, ale jeśli ktoś jeszcze nie miał okazji, to prosiłbym o podpisanie się pod nimi przed wyjściem. Nie będę przeciągał, oddaję głos. Jeszcze jedna istotna informacja. Miałbym z nami, ale niestety nie może poseł Grzegorz Braun, ale kazał przekazać serdeczne pozdrowienia dla redaktora, więc musimy też oczywiście podziękujmy też Konfederacji Korony Polskiej, która pomogła nam logistycznie w organizacji tego spotkania. Dziękuję w takim razie, oddaję głos redaktorowi. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, no dziękuję Konfederacji Korony Polskiej za zaproszenie na to szkolenie. Tak, tak. Państwu dziękuję za obecność. No i chciałem zwrócić uwagę, że żyjemy w ciekawych czasach. Żebyśmy tylko przeżyli, to jest najważniejsze. Potem się zobaczy. Również jak się nie pomylić przy wyborach, bo to jest tematem szkolenia. Proszę Państwa, jak nie jesteśmy pewni czegoś w demokracji, to dobrze jest odwołać się do klasyków demokracji. No może nie do wszystkich naraz, bo to jeszcze... Może nie do wszystkich naraz, bo to jeszcze większy zamęt by nam porobiło w głowie. Ale do jednego klasyka demokracji warto się odwołać, mianowicie do Józefa Stalina. Józef Stalin wygłaszał spiżowe sentencje na temat demokracji. No i jedna z tych sentencji polega na tym, że w demokracji najważniejsze, nawet ważniejsze od tego, kto liczy głosy, a to jest bardzo ważne, jak się mogliśmy przekonać, po wyborach demokratycznych w Stanach Zjednoczonych, gdzie tutaj kontrowersje. No to jak nie jest, to tym lepiej. Ja mam donośny głos. Więc Józef Stalin powiada, że najważniejsze w demokracji jest przygotowanie prawidłowej alternatywy dla wyborców, dla suwerenów. A kiedy alternatywa jest przygotowana prawidłowo? Wtedy, kiedy bez względu na to, kto wybory wygra, będą one wygrane. No i kiedy tę spiżową sentencję zastosujemy tutaj do naszej sceny politycznej, to widzimy, że
wyborów było już bez liku w ciągu tych ostatnich 30 lat. Już nie mówię o wyborach w okresie PRL-u, bo to też były wybory, jak wiadomo, ale o tych wyborach w ciągu ostatnich 30 lat. No i wygląda na to, że alternatywa za każdym razem została przygotowana prawidłowo. Zawsze wybory były wygrane, jak nie przez obóz zdrady i zaprzeństwa, to przez obóz płomiennych dzierżawców monopolu na patriotyzm. No i tutaj pewna sytuacja się zdarzyła nieprzewidziana, bo zawsze się zdarzają nieprzewidziane sytuacje. Mianowicie pojawiła się taka formacja pod tytułem Konfederacja, pod nazwą Konfederacja. Ona się różniła w sposób istotny od wszystkich możliwych alternatyw, jakie tutaj zostały przygotowane. Jak Państwo pamiętacie, podczas ostatnich wyborów wszystkie ugrupowania, to znaczy banda czworga, licytowała się, kto wyda więcej pieniędzy. Tu pomysłów jest mnóstwo, bardzo dużo, ale Konfederacja właśnie nie wzięła udziału w tej licytacji i nie bez powodu, bo Konfederacja uważała, że nie będzie wydawała dużo pieniędzy, tylko też nie będzie tych pieniędzy dużo odbierała. I z tego powodu wszystkie ugrupowania tej grubej czwórki były niezwykle zaniepokojone pojawieniem się Konfederacji, uznały ją za niebezpieczeństwo i słusznie, dlatego że gdyby ten program został zrealizowany, to rzeczywiście już takie licytacje w przyszłości nie byłyby możliwe, a więc sens istnienia tych ugrupowań zostałby podważony. No ale na razie jest sytuacja taka, że nasze społeczeństwo Konfederację obdarzyło umiarkowanym zaufaniem. W związku z tym gruba czwórka nie traci nadziei, że jakoś ten problem, to niebezpieczeństwo uda się odsunąć od siebie. Tym bardziej, że pojawił się nowy jasny idol na scenie politycznej. Już podczas wyborów prezydenckich pojawił się nowy jasny idol w osobie pana Szymona Hołowni. Co oznacza pojawienie się tego jasnego idola? Dlaczego ja używam tego określenia? No tu muszę zacytować poetę Janusza Szpotańskiego. Ach, w kogóż nieszczęsny ma wpatrzeć się naród, by szukać jasnego idola, w którego umyśle zbawienia tkwi zaród. To jasne, że w pana Karola, no tu akurat imię nie pasuje do rymu, ale nic nie szkodzi, wszyscy wiemy, w czym rzecz. No i proszę państwa, pan Szymon Hołownia się pojawił. On już z różnych kominów wygartywał, bo i tak tam był na nowicjacie u dominikanów, tylko to tak jak z panem Andrzejem Szczypiorskim, który na etapie takiego napływu pobożności na początku stanu wojennego postanowił się ochrzcić. No i nawet opisał to w Tygodniku Powszechnym, jakie tam duchowe przełomy przeżywał i tak dalej, ale na mieście złośliwe języki mówiły, że pierwszy chrzest mu się nie przyjął. Także tutaj panu Szymonowi się ten nowicjat nie bardzo chyba przyjął. No i może dobrze, bo Polska by straciła takiego wybitnego polityka. Jak to mówi perskie przysłowie, dobry kogut w jajku pieje, no to on właśnie tak jest świetnym przykładem. Żeby tutaj docenić rolę pana Szymona, którego naród coraz większym zaufaniem obdarza, musimy przypomnieć, kto był jego impresario tutaj na polskiej scenie politycznej. Otóż jego impresario był pan Michał Kobosko. Pan Michał Kobosko to jest człowiek niezbyt znany, on specjalnie się tam ostentacyjnie nie udziela, no ale to tylko świadczy o tym, że jest świadomy swojego ciężaru gatunkowego. Pan Kobosko był, zanim zaczął być tu menadżerem pana Hołowni na polskiej scenie, to był
uczestnikiem takiego wpływowego waszyngtońskiego think tanku, który się nazywa Radą Atlantycką. Tam bardzo ciekawe osobistości biorą udział w tym think tanku i bezpieczniacy amerykańscy, i wojskowi, i tam Goldman Sachs, takie różne finansiści drobniejszego płazu. No a wśród ekspertów tego think tanku jest pan Daniel Fried. Pan Daniel Fried, postać w Polsce już cokolwiek zapomniana, ale warto ją przypomnieć. Otóż pan Daniel Fried był jednym z projektodawców sławnej transformacji ustrojowej w Polsce na przełomie lat 80. i 90. Można powiedzieć, upraszczając trochę sprawę, że to on właśnie razem z Władimirem Kruczkowem, ówczesnym szefem KGB, tę transformację ustrojową u nas zaprojektowali. On potem nawet był ambasadorem w Warszawie, żeby tu nadzorować, czy wszystko przebiega zgodnie z planem. A pan generał Kiszczak dostał ten plan do wykonania, no i go wykonał, jak wiemy, znakomicie. Także wszystko, jak to mówią gitowcy, gra i koliduje. Dlaczego pan Hołownia? Otóż dlatego, że proszę Państwa, właśnie ze względu na to, co mówił Józef Stalin, że alternatywę trzeba przygotować starannie. Gdyby na przykład naczelnik państwa się przeziębił, no to Prawo i Sprawiedliwość mogłoby nie przetrzymać tego eksperymentu. Ale też mogą przyjść ciężkie terminy na obóz płomiennych dzierżawców monopolu na patriotyzm, bo sympatia naszego społeczeństwa może się odwrócić, jeżeli jeszcze rząd będzie trochę dłużej walczył ze skutkami epidemii zbrodniczego koronawirusa. No to widzimy, co się dzieje. Podkarpacie, które było tradycyjnym bastionem Prawa i Sprawiedliwości, właśnie się zaczyna buntować. No, jak ten bunt będzie wyglądał, to się przekonamy, bo tu rząd srogie głosi kary, no i, ale z drugiej strony marchewkę też obiecuje i tam próbuje swoim zwyczajem skorumpować tych przedsiębiorców, że jak któryś złamie zakazy, to nie dostanie w przyszłości tej transzy, takiej tarczy antykryzysowej. No i być może, że na niektórych to robi wrażenie, ale inni uważają, że nie ma co czekać na tarczę, bo wcześniej mogą zbankrutować. No i tak, więc na wypadek, gdyby albo z tego, albo z innego powodu nagle się okazało, że nasz najważniejszy sojusznik tutaj nie ma takiego zaufanego idola na politycznej scenie, no to właśnie wtedy już za późno jest nasz takie gorączkowe szukanie przyjaciół. Trzeba mieć przyjaciela przygotowanego zawczasu. No i właśnie pan Szymon tutaj widać, że mozolnie buduje swój ciężar gatunkowy. Wczoraj przeszedł do tej formacji rok 2050. Ja trochę żałuję, że chyba nie dożyję już tego roku, bo to miałbym 103 lata wtedy, to już raczej się nie uda. No ale oczyma duszy można tam wybiec w przeszłość i przewidzieć, co tam się może wyprawiać. Więc pan senator Bury przeszedł do Szymona Hołowni, który już dzięki temu ma i reprezentację parlamentarną w Sejmie, i w Senacie. Także widzimy, że bez żadnego głosowania, ale już tam, to tak się może sytuacja powtórzyć w Stanach Zjednoczonych w pewnym sensie, ale to o tym za chwilę. Proszę Państwa, więc mamy tutaj już do czynienia z takimi przygotowaniami do sporządzenia prawidłowej alternatywy na przyszłe wybory parlamentarne w roku 2023. Pan Szymon Hołownia, jestem przekonany, że coraz więcej obywateli będzie obdarzać go zaufaniem. To zresztą się zdarza. W 2015 roku, właściwie trochę wcześniej, Polska przeszła spod kurateli strategicznych partnerów, przeszła pod kuratelę amerykańską.
prezydent Obama zresetował swój reset w stosunkach amerykańsko-rosyjskich. No i w rezultacie Polska przeszła znowu pod kuratelę amerykańską. I co się stało? Ano, nastąpiły przetasowania na politycznej scenie i pozycję lidera sceny politycznej zajęła ekspozytura stronnictwa amerykańsko-żydowskiego. Bo dopóki byliśmy pod kuratelą strategicznych partnerów, no to naturalną rzeczą było, że obóz zdrady i zaprzaństwa będzie zajmował pozycję lidera, ale jak przeszliśmy pod kuratelę amerykańską, to niepotrzebna była już taki układ, Amerykanom był niepotrzebny. No i tak się stało. Proszę Państwa, jeszcze jedną rzecz tu właśnie wspominam o tym, dlatego że jeszcze jedna rzecz tutaj powinna być uwzględniona w tym wywodzie moim, mianowicie po wyborach prezydenckich w 2015 roku, kiedy się okazało, że prezydentem zostanie pan Andrzej Duda, to 18 czerwca odbyła się w Warszawie Międzynarodowa Konferencja Naukowa MOST. Takim pretekstem do organizowania tej konferencji były takie kombatanckie wspominki w 25. rocznicę uruchomienia pierwszego transportu Żydów rosyjskich przez Warszawę do Izraela. Polska w tym celu utworzyła jednostkę GROM, która tamte transporty miała ochraniać, a poza tym, o czym się głośno nie mówiło, pilnować, żeby ci pasażerowie nie wysiadali po drodze. Jak już lecą do Izraela, to niech robią co chcą, ale po drodze nie. No i właśnie te wspominki kombatanckie były pretekstem do konferencji naukowej, w której wzięli udział przedstawiciele najważniejszych ubeckich dynastii w Polsce. A dlatego międzynarodowa ta konferencja była, że wzięli w niej udział również ważni ubecy z Izraela. I ważni ubecy z Izraela żyrowali wobec naszego najważniejszego sojusznika pewną ofertę, mianowicie te ubeckie dynastie, ja ich nazywam Stare Kiejkuty. Stare Kiejkuty chciały, żeby Stany Zjednoczone wciągnęły ich na listę naszych sukinsynów. Bo Państwo wiecie, sukinsyny dzielą się na nasze i jakieś takie nie nasze. Naszych sukinsynów to my dopieszczamy i tak dalej, a tych jakichś takich nie naszych to my tu zwalczamy, wyrzucamy ich nawet w ciemności zewnętrzne, skąd dobiega płacz i zgrzytanie zębów, więc jasne, że nikt się nie chce w takim miejscu znaleźć, bo to jeszcze tam nie daj Boże, płacz i zgrzytanie zębów to drobiazg, ale trzeba by być może przez całą wieczność słuchać kompozycji Nergala, co jest gorsze od śmierci. Więc nikt się nie chce tam znaleźć i stare Kiejkuty też nie chciały się znaleźć tam. W związku z tym zaoferowały swoje usługi naszemu sojusznikowi, żeby ich też wciągnął na listę naszych sukinsynów. Nasz sojusznik najważniejszy chyba się początkowo trochę wahał. No, tak, wciągnąć was na listę, pokażcie no co robicie, co wy potraficie. No to im nie trzeba było dwa razy tego powtarzać, zakręcili się i w ciągu tygodnia powstała partia polityczna pod nazwą Nowoczesna z panem Ryszardem Petru na fasadzie. I jeszcze pan Ryszard nie zdążył ust otworzyć, żeby nas poinformować, w jaki sposób nas zamierza nam przychylać nieba, to już naród go obdarzył 11% zaufania. No, takie rzeczy się robi. Jak Amerykanie to zobaczyli, to jak tak, to lepiej tutaj was mieć na oku, zamiast tego, żebyście gdzieś tam hulali nie wiadomo gdzie, to my już... I to była bardzo ważna decyzja, była dla Polski trochę niekorzystna, dlatego że w rezultacie polska pozycja negocjacyjna wobec Stanów Zjednoczonych się pogorszyła. Bo no, jeśli by tych starych Kiejkutów nie było na liście naszych sukinsynów, no to wtedy rząd mógłby trochę twardsze stanowisko negocjacyjne zajmować. Oczywiście, gdyby się ośmielił, ale to mógłby.
na przykład nasz najważniejszy sojuszniku, to jeszcze my ci zrobimy, ale już tamtego to my ci nie zrobimy. A w tej sytuacji nasz najważniejszy sojusznik może powiedzieć tak, naprawdę mi nie zrobicie tego? No to nie szkodzi, ja tu mam drugiego przyjaciela, on wszystko dla mnie zrobi. No i rzeczywiście wskutek tego pozycja negocjacyjna Polski w stosunkach z naszym najważniejszym sojusznikiem została osłabiona. Chyba o to chodziło, chyba o to chodziło. Proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym w związku z wyborami powiedzieć, to no wybory zawsze są między czymś a czymś, prawda? Zawsze wybór jest między czymś a czymś, to tylko w PRL-u były wybory takie, że nie było alternatywy, tylko trzeba było głosować na Front Jedności Narodu, no i wtedy legitymizowała się władza tym, że miała 99% zaufania, już później nigdy się nic takiego nie zdarzyło, więc wybór jest między lewicą i prawicą. Wybór jest między lewicą i prawicą. W Polsce trochę tutaj te kryteria rozróżnienia między lewicą i prawicą są trochę nieprecyzyjne, dlatego że chodzi o inny stosunek. Rozróżnienie bazuje na zróżnicowanym stosunku do historii i do Pana Boga. Obóz dobrej zmiany ma taki pozytywny stosunek do historii, obóz zdrady i zaprzaństwa ma krytyczny, taki rewizjonistyczny stosunek do historii. No a to z Panem Bogiem jest jeszcze gorzej, chociaż z drugiej strony z Panem Bogiem łatwiej niż z ludźmi, ale to tu jest jeszcze gorzej. No i proszę Państwa, jest oczywiście to, te kryteria oceny rozróżnienia są nieprecyzyjne. Dlatego, że w rezultacie za prawicę to się uważa każdego, kto albo należy do SLD, albo tam za lewicę, przepraszam, należy do SLD, ale to też nie jest prawdą, dlatego że na przykład jest pan Ikonowicz, który nie należy do SLD, chociaż tam czasami się z nimi obwąchiwał, nie należy dlatego, że uważa, że oni nie są socjalistami, że to są farbowane lisy, że prawdziwym socjalistą to jest on. Podobnie jak pan Sierakowski. Podobnie jak pan Sierakowski, więc widzimy. No i tutaj, a tu z drugiej strony, po prawej stronie sceny politycznej dominuje, przynajmniej usiłuje dominować Prawo i Sprawiedliwość jako główny tutaj, główna siła polityczna. To oczywiście nie wyczerpuje całości. I dlatego proponowałbym wprowadzić takie kryterium podstawowe, przy pomocy którego moglibyśmy rozróżnić między lewicą i prawicą. I to bez obrażania kogokolwiek, bez tam jakichś takich ekscesów, tylko dzięki analizie programów politycznych, bo zakładam, że ugrupowania tam stawające do wyborów no mają te programy polityczne. Stanisław Cat-Mackiewicz mówił, nawet upraszczając nieco sprawę, że do stworzenia partii politycznej potrzebna jest klika, to znaczy, przepraszam, elita i program. No i to na ogół partie polityczne mają elitę i program i ten program możemy poddać analizie. Właściwie na jedno pytanie trzeba by odpowiedzieć. Jaki sposób podziału dochodu narodowego taka formacja polityczna uważa za najlepszy? Czy podział przymusowy za pośrednictwem państwa? No to jeżeli tak uważa, to bez względu na to, co by o sobie nie mówiła, czy jest pobożna, czy nie, to jest ugrupowanie etatystyczne, a być może nawet socjalistyczne. Natomiast jeżeli ugrupowanie polityczne uważa, że najlepszym sposobem podziału dochodu narodowego jest podział dobrowolny poprzez rynek, no to jest to ugrupowanie wolnościowe, być może nawet prawicowe, jeżeli w dodatku ma konserwatywne poglądy na sprawy obyczajowe i społeczne.
I proszę zwrócić uwagę, że jeżeli przyłożymy to kryterium do aktualnej parlamentarnej sceny politycznej, to co widzimy? Że ta parlamentarna scena polityczna jest zdominowana przez partie etatystyczne i socjalistyczne. Natomiast na marginesie funkcjonuje ugrupowanie wolnościowe, które czasami tam się odwołuje do konserwatywnych wartości. No, widzimy, jak bardzo mylą się nasi obywatele podczas tych aktów wyborczych. A dlaczego się mylą? No dlatego, że są wprowadzani w błąd. Są wprowadzani w błąd. Po to właśnie jest propaganda, żeby wyborców wprowadzać w błąd. To znaczy, żeby ich tam przedstawiać im rzeczywistość podstawioną. I czasami przy pomocy propagandy też można popełnić błędy. O, co było widoczne, jest widoczne na przykład w Stanach Zjednoczonych i w Unii Europejskiej, kiedy już Biden, który lada dzień zostanie prezydentem, zapowiada, że wpuści imigrantów do Stanów Zjednoczonych. Już tam ze strony Kostaryki chyba cała kolumna maszeruje, czy nawet kilka kolumn na Stany Zjednoczone. No zobaczymy, co się będzie działo. Podobnie się zachowywała nasza złota pani podczas w apogeum kryzysu migracyjnego. Dlaczego się tak zachowywała? Potem nawet sama zrozumiała, że to jednak nie było stosowne zachowanie. No i się nawet do tego przyznała. A dlaczego się tak zachowała? Podejrzewam, że dlatego, że uwierzyła we własną propagandę. To jest straszny błąd. Dlatego, że w naszą propagandę to mają wierzyć inni, ale nie my. Ale nie my. Przecież kucharz sobie nie gotuje, żołnierz sobie nie wojuje, więc propaganda jest dla innych. No i widzimy, jaka jest jej skuteczność, całkiem spora. No do tego doszło, że na przykład no, nasz kukuniek, czyli Lech Wałęsa, który został prezydentem, no to jest ilustracja potęgi propagandy. To jest ilustracja potęgi propagandy. Także propagandy nie można nigdy lekceważyć. Trzeba tę propagandę uprawiać, że tak powiem, w sposób rozsądny i przede wszystkim skuteczny. No to trzeba odpowiednie narzędzia. Proszę Państwa, to tyle co do tego tematu zasadniczego, bo to nie ma co się wgłębiać w różne rzeczy. No, w drugiej części swojego wystąpienia chciałbym przedstawić diagnozę sytuacji na świecie, z czym się będziemy musieli w najbliższej przyszłości zmierzyć. Otóż na świecie, zwłaszcza w jego zachodniej części, przez ten świat przewala się rewolucja komunistyczna. Nie wszyscy ludzie chcą w to wierzyć. Dlatego, że ta rewolucja jest prowadzona obecnie według innej strategii niż ta, którą my, na przykład mieszkańcy Europy Środkowej i Wschodniej, zdążyliśmy poznać. My poznaliśmy strategię bolszewicką, która się składała z trzech elementów. Po pierwsze, gwałtownej zmiany stosunków własnościowych, czemu towarzyszyły mordy i pożoga, masowego terroru i masowego duraczenia. To masowe duraczenie przyniosło taki rezultat, o którym wspomina profesor Władysław Tatarkiewicz w swojej historii filozofii, kiedy tam omawia rolę Lenina i Stalina w filozofii. Otóż on powiada, że oni takiej roli w filozofii to nie odegrali wielkiej. Natomiast, powiada profesor Tatarkiewicz, jako przywódcy polityczni doprowadzili do tego, że marksizm w Związku Radzieckim został przyjęty powszechnie i bez zastrzeżeń. Powszechnie i bez zastrzeżeń. No, to takie były rezultaty tego masowego duraczenia.